Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kamilu, kto to może być za nami? Chyba Noriaki, co? Nie wiem. Ja myślę, że on to też nie miał farta do warunków, ale nie o tym. O tym, co w serduchu gra już godzinę, półtora po zawodach. No teraz to już gra to, że się trzeba popakować i jechać do domu, nie? To, co już było za nami, to już jest historia. Dzisiaj był, no uważam, solidny dzień, bo te skoki w moim takim odczuciu i w mojej opinii personalnej były lepsze niż wczoraj. I trochę jest mi z tego powodu przykro, że uważam, że zasłużyłem na coś więcej dzisiaj niż to, co osiągnąłem, ale też z drugiej strony nie jestem tu pierwszy raz i wiem, że no w skokach czasami takie konkursy są jak dzisiaj, trzeba je po prostu przetrwać. No i tyle. Mam świadomość, że nie skaczę teraz na wygranie, że to nie są super na najwyższym poziomie skoki, one są z błędami. A przy takich warunkach trudnych no to wypacza trochę więcej, w sensie, że źle to powiedziałem, użyłem słowa, którego nie powinienem użyć. Ja to napiszę inaczej. No w sensie takim, że takie błędy jak dzisiaj, czyli nie wiem, brak takiego konkretnego zdecydowania i gdzieś, gdzie technicznie po prostu czegoś mi jeszcze brakuje, no to dzisiaj jakby kosztowało mnie to więcej. A na ile takie samo zadowolenie z wykonanej pracy, z tych nakreślonych celów potrafi przykryć to, co jest w protokole z wynikami? Znaczy, no, ja mam świadomość tego, na jakim poziomie jestem, bo znajduję się w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata, nie za masło, mówiąc przysłowiowo. Nikt mi tego nie dał. Każde, jakby mam też takie poczucie, że każde dobre miejsce, każdy dobry wynik, no, muszę wyszarpać, wyczekać i wychodzić. To studenci tak mają, nie? Muszą sobie wychodzić też. No, dziekana to trzeba. Tak, ale pomimo tego no, nie chcę sobie po prostu psuć właśnie takiego poczucia sprawczości, poczucia dobrej, dobrze wykonanej roboty właśnie tymi wynikami. No, mam nadzieję, że w przyszłości te konkursy będą bardziej sprawiedliwe. Ja mam nadzieję, że w moim przypadku ta karta się odwróci. Ale też, tak jak mówię, no, nie mogę zwalać wszystkiego na wyniki. Ja też nie jestem po prostu czysty jak łza, też popełniam błędy. Taki sport. O sztuce latania jeszcze chciałbym porozmawiać w takich warunkach, tak jak ten jegomość za nami. To nie jest chyba samograj tylko na narty, pierzynka i na sam dół. Przy tak niskich prędkościach jak na skoczni normalnej, to przepychanie się przez takie silne powietrze to jest wysiłek. No muszę wam tu też wytłumaczyć jedną rzecz, bo to, co widać na tych wskaźnikach, to nie jest tak do końca. Bo można dostać minus 25 punktów, a skoczyć po prostu 110 metrów na tej skoczni. Bo jeżeli ma się silny wiatr zaraz za progiem i on cię tak naprawdę wyhamuje, tutaj zaczynasz się po prostu przepychać, bo myślisz, że to dalej będzie, a zaraz za bólą po prostu nie ma nic, jest puste powietrze, no i wtedy po prostu jest jak magnes, przyciąganie do ziemi. No i potem po prostu są wzruszanie ramionami, no bo niby masz minus 25 punktów, a nie wiesz, co się dzieje, nie? Nie poleciało. I tak samo jest z drugą stroną. Możesz dostać bardzo małego minusa. Na przykład na buli możesz mieć ciszę, nie mieć nic, ale zaraz później możesz mieć lekko podnarty delikatnie, a na tej skoczni wystarczy, że się dobrze poukładasz, nie stracisz prędkości, jesteś dobrze nakręcony i cię trzyma po prostu do samego końca i lecisz sobie po prostu na sam dół. No, taka skocznia, trudna bardzo, bo Sapporo jest trudnym obiektem i tutaj no, trzeba i po pierwsze umieć latać, być dobrze właśnie tak nastawionym na latanie, a po drugie mieć trochę szczęścia. No, tak to było. Czyli miała rację Iga Świątek, która niestety odpadła z Australian Open, że nie da się tak łatwo skoków ogarnąć. Tak, odpadła, no przykro. No ale
co zrobiła, to ma, tego jej już nikt nie zabierze. No tak jak mówię, w sporcie po prostu wszystko jest możliwe, trzeba zacisnąć zęby, no i czekać na swoją kolej. A jak rzucę hasło ramen, to będzie uśmiech? No pewnie, ramen był pyszny. Pierwszy raz w życiu jadłem, doczekałem się też, że spoko. Lepiej niż żurek? No, zależy jaki żurek, bo dobry żurek nie jest zły. Dzięki za cały weekend i bezpiecznej podróży do domu. Dzięki, cześć. Dobrodošli doma. Dobrodošli u Planicy.